Wczoraj na kanale Nikokado Avocado pojawił się nowy materiał, którym ten zszokował cały świat, gdyż okazało się, że wszystko to, co opublikował on przez ostatnie 2 lata na YouTubie, było kłamstwem. A ten w tajemnicy, z dala od kamer i publiczności, chudł i zrzucił 250 funtów, czyli 118 kg i teraz jest zwykłym, chudym, normalnym gościem. Absolutnie zszokowało to internet i ludzie nie mają pojęcia, co o tym sądzić oraz co właściwie się stało, i w dzisiejszym materiale przegadamy cały ten temat. Więc, moi drodzy, przygotujcie się, bo to będą niesamowite szachy 5D. Tu jest Siemano, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym omawiamy największy, albo jeden z największych plot twistów w historii internetu. Otóż okazuje się, że cała ostatnia, przynajmniej 2-letnia historia Nikokado Avocado była poniekąd mistyfikacją, kłamstwem. No za moment przejdziemy do tego trochę głębiej. Nim zaczniemy, zostawcie jeszcze suba na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, oraz wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem, moi drodzy, lepiej nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Wczoraj rano, w sobotę, obudziliśmy się w trochę innej rzeczywistości, w innym timeline'ie. Na początku w ogóle nie zarejestrowałem, co się w ogóle stało. W każdym razie zacznijmy od początku, bo musimy to przegadać dosyć dokładnie. Nikokado Avocado raczej już bardzo dobrze znacie. Nagrałem na jego temat 2 filmy, jeden w sierpniu 2022 roku. Później odczekałem 2 lata, bo uznałem, że to jest chyba najbardziej w porządku sposób, żeby odczekać trochę czasu i zobaczyć, jak sytuacja zmieni się po 2 latach. Więc w czerwcu nagrałem jeszcze 2 film na jego temat i to był błąd, bo tak się składa, że teraz ten jeden film możemy raczej wyrzucić do kosza, przynajmniej dużą jego część, jak i bardzo dużą ilość filmów innych twórców, którzy postarali się omówić sytuację Nika, gdyż no, ten rozegrał nas wszystkich. Ale od początku. 7 września 2024 roku, czyli wczoraj, na kanale Nika pojawił się materiał Two Steps Ahead, 2 kroki przed wszystkimi, który zaczyna się od bardzo szczupłego gościa w masce misia, Kizersa czy coś. Następnie ten zdejmuje maskę i okazuje się, że to jest Nikokado Avocado, który w ogóle nie wygląda jak on. Jest absolutnie dużo chudszy i wygląda jak normalnych rozmiarów mężczyzna. Po prostu szczupły, dobrze wyglądający. Co jest naprawdę niespodziewane, patrząc na to, jak wyglądał jeszcze na filmach sprzed 7 miesięcy, czy chociażby na filmie, który pojawił się na 5 dni przed tym materiałem. Absolutny mindfuck, co się stało, o co chodzi. W każdym razie wróćmy do tego filmu, bo ta sytuacja to jest dosłownie scena typu Luke, jestem twoim ojcem, bieżących czasów, i ja nie żartuję. Materiał ten zaczyna się od monologu Nika, w którym ten brzmi po prostu jak główny zły z jakiegoś filmu, który właśnie przedstawia swój misterny plan i właśnie wydymał wszystkich, i poniekąd to właśnie zrobił Nick. I na samym początku mówi, że to był największy eksperyment społeczny jego życia. Dodatkowo nazywa nas mrówkami, które jawnie zmanipulował, które przez lata wierzyły w to, co on nam przedstawiał, a on właśnie wybudził się z bardzo długiego snu, zrzucając 250 funtów, co daje nam około 113 kg. I do tego wątku wrócimy sobie za moment. Dalej z wyraźną pogardą mówi o ludziach, którzy przez lata nazywali go grubym, nudnym, nieistotnym, a następnie triumfuje, mówiąc, że był przed nami wszystkimi 2 kroki do przodu. I tell the internet that I am the villain. Stories that permeate and linger and infect the minds of the ants, influence the ants, brainwash the ants. You are the ants. Today I woke up from a very long dream. And I also woke up having lost 250 pounds off of my body. Idąc dalej w ten zupełnie nowy timeline, cała dalsza część filmu to dosłownie film Nikokado Avocado sprzed jakichś 10 lat. Wygląda bardzo podobnie, znowu jest szczupłym gościem. Rozmawia nawet ze swoją papugą, która wygląda absolutnie jak papuga, która pojawiała się na jego filmach jeszcze 10 lat temu, kiedy ten tworzył wegański content. I nie jestem do końca pewien, czy to jest ta sama papuga, gdyż przez ostatnie lata nie była ona widziana na jakimkolwiek z jego odcinków i pojawia się dopiero teraz, kiedy ten powraca do nas w swojej nowej formie. Nowej, starej formie. Cała reszta tego filmu polega na mukbangu, jedzenia makaronu, i z miejsca rzuca się w oczy fakt, że jest to o niebo zdrowsze niż wszystko to, co pochłonął Nick przez ostatnie kilka lat swojej kariery. Przez całą resztę tego filmu Nick notorycznie powtarza, że właśnie wybudził się z bardzo długiego złego snu oraz wspomina chociażby, że teraz jego celem w internecie jest przywrócenie pierwotnego sensu mukbangów, na zasadzie odbiorca je razem z twórcą, który je na filmie. Dodatkowo na jego drugim kanale pojawił się jeszcze jeden film pod tytułem High, gdzie ten znowu konsumuje makaron razem ze swoją papugą, i film
filmy te razem w jeden dzień wygenerowały 25 milionów wyświetleń. A materiał szokującego powrotu szczupłego Nikocado stał się praktycznie najpopularniejszym filmem na jego kanale. Absolutnie przebijając wszystkie filmy, kiedy ten doprowadzał swoje ciało do absolutnej ruiny. Niemniej dokładnie tego się spodziewałem, gdyby Nikocado właśnie schudł i powrócił do internetu, że absolutnie zrobiłoby to gigantyczny zasięg. I tutaj pojawia się pytanie, jak do tego doszło, skoro jeszcze kilka dni temu Nikocado opublikował materiał, gdzie jest w swoim starym stanie. Dlaczego przez ostatnie 2 lata Nikocado cały czas publikował materiały z pochłaniania gigantycznych ilości jedzenia, cały czas będąc w stanie przynajmniej bardzo słabym i upadlał się na swoich materiałach, robiąc zasadniczo cały czas to samo, a jednocześnie prowokując powstawanie kolejnych filmów na jego temat. I tak się składa, że Nikocado wyjaśnia to w pierwszych minutach filmu High na Nikocado Avocado 2. Mówi on do swojej papugi, że nie nagrywał on przez 2 lata. Przez 2 lata nie nagrał ani jednego filmu, co oznacza, że od przynajmniej wakacji 2022 roku Nikocado ani razu nie pojawił się przed kamerą, a wszystkie te filmy, które opublikował na swoich kanałach przez ostatnie 2 lata, były nagrane 2 lata temu. To wszystko były treści nagrane dużo, dużo wcześniej, które to pozwoliły mu jechać na dawnej kontrowersji przez następne 2 lata z dala od opinii publicznej, kiedy ten po cichu, poza kamerami, chudł, zrzucając w tym czasie 113 kg, schodząc ze 181 kg około do 67 i czegoś w tych granicach. I zanim przejdziemy dalej, Nikowi zdecydowanie należy się pochwała za to, bo zrzucenie 118 kg w 2 lata to jest masa ciężkiej pracy i dedykacji. Zatem wow, udało się, zrobił to bardzo dobrze. Chociaż nadal nie zmienia to faktu, że cały Nikocado Avocado przez ostatnie kilka lat był po prostu planem biznesowym, prawdopodobnie na zasadzie doprowadzenia na oczach internetu swojego ciała i siebie do absolutnie krytycznego stanu dla wyświetlenia, co za tym idzie, dla pieniędzy, a dopiero w momencie, kiedy zarobi się wystarczająco, zrzucenie całej tej wagi i doprowadzenie się do stanu normalnego. Zdaje się, że to był właśnie taki plan Nika. Dziwna byłaby taka nagła duchowa przemiana, moim zdaniem. Myślę, że to było zaplanowane od samego początku, a Nik po prostu wcielał się w konkretną rolę. Zdaje się, że Nik jest po prostu bardzo dobrym aktorem i przez lata pokazywał nam tą wersję siebie, jaką nie do końca był, kosztem właśnie swojego ciała, które wiadomo w jakim było stanie. Wszystko dla korzyści, które zdobył, a teraz z powrotem doprowadził się do stanu normalności. Jednakże teraz przejdźmy jeszcze do misternego planu Nikocado Avocado i tego, jak rolował nas przez ostatnie 2 lata. Spójrzmy na przykład na jego film sprzed 5 miesięcy, który wiadomo jaki jest, wiadomo jak ich na nim wygląda, wiadomo zresztą co robi. I to samo dzieje się na wszystkich innych filmach, które pojawiły się tam przez ostatnie 2 lata. 3 miesiące temu pojawił się materiał, gdzie Nik był już dużo chudszy niż był wcześniej, gdyż był taki moment, kiedy pokazywał swoją stratę wagi, na co ludzie też rzucili się, tworząc filmy na ten temat. Aczkolwiek opis filmu już sugerował, jaki będzie jego wydźwięk. Kończę moją przygodę ze stratą wagi, pora stać się znowu grubym. Na filmy tym Nik znowu objada się w bardzo ciężkich warunkach, a na filmie, który pojawił się 3 miesiące później, waży około 70 kg. I patrząc na wszystko, co ten człowiek robi przez ostatnie lata, można mieć na jego temat różne zdanie, ale ten plan pokazuje, że gość jest geniuszem, naprawdę. Przez 2 lata nikt absolutnie nie podejrzewał, że Nik poza kamerami chudnie, że te materiały są nagrane wcześniej. Na filmach tych zresztą nie znajduje się dosłownie nic, co jakkolwiek mogłoby nam sugerować, że są to filmy nagrane dużo wcześniej. Aczkolwiek sam mam kilka zastrzeżeń do tego, gdyż zastanawiam się na przykład, jak sprawa ma się z tymi wywiadami. Mówię tutaj o kanale z podcastem z Nikocado Avocado, mianowicie Defier Podcast, o którym mówiłem w poprzednim filmie, gdzie Nik oraz pewien inny twórca, mianowicie Umpavil, prowadzili podcast, który potrwał tylko kilka odcinków właśnie pod koniec 2022 roku, a cały podcast zakończył się w styczniu 2023 roku. Czy fakt, iż ten podcast, mimo tak entuzjastycznego i ciepłego przyjęcia, zakończył się tak szybko, jest spowodowany stratą wagi przez Nika? I dlatego chłopaki zdecydowali się już go dalej nie prowadzić, gdyż po prostu zniszczyłoby to jego misterny plan? Zdaje się, że coś może w tym serio być, gdyż nie widzi mi się, żeby te wywiady również zostały nagrane jakoś dużo wcześniej. Tym bardziej, że to jest 2022 rok, raczej nikt nie przewidywał otwarcia podcastu. Obstawiam, że podcast ten został przerwany po 3 odcinkach, gdyż nie wiem, może Nik zaczął chudnąć szybciej, cokolwiek, nie mam pojęcia. Ale zdaje się, że jest to jakoś ściśle powiązane ze sobą, albo chłopaki po prostu nie mieli nagranych filmów z Nikiem na następny czas. Cóż, niesamowita sytuacja, wszyscy zostaliśmy zniszczeni. Chyba najlepszym porównaniem tego, jak bardzo niewyobrażalne to jest materiał sprzed miesiąca na kanale More Nikocado, gdzie tytuł sugeruje, że nie uwierzysz, że jeszcze żyje, do filmów, które pojawiły się na jego kanale ostatnio. Porządkowo to naprawdę wygląda jak jakieś załamanie czasoprzestrzeni, stary, nie? Idąc już do końca tego materiału, muszę jeszcze poruszyć jeszcze jeden temat. SunnyV2. To jest zagraniczny youtuber, który prowadzi content commentary. On miał parę jakichś zgrzytów na przestrzeni lat, m.in. sytuacja z Chrisem od MrBeasta. Kiedy w zeszłym roku Sunny stwierdził, że sytuacja Chrisa będzie koszmarem dla MrBeasta, z czym Jimmy się nie zgodził, a później wiadomo jak było. Sunny stworzył film na temat Nikocado Avocado, który zebrał 18 milionów wyświetleń w 2 lata. I nie wiem, czy to było powodem takiego nagłego powrotu
Tunika, aczkolwiek dwa dni temu Sunny V2 opublikował jeszcze jeden materiał. Najnowszy filmik Okada jest po prostu przygnębiający, gdzie ten przez 9 minut tworzy narrację wokół jego ostatniego filmu i dalej mówi w sumie to samo. It makes all of his previous breakdowns seem like they were happy moments. Simply titled by, Nick Okada talks about deeply regretting his time on YouTube, in the process admitting to financial ruin. Tymczasem dwa dni później miejsce ma plot twist. Tak, nie wiem, czy pan Sunny V2 się tego spodziewał. Obstawiam, że Sunny V2 został nieźle wyrolowany przez Nika, ewentualnie sam dobrowolnie wpadł w tą pułapkę. Gdyż materiał by do widzenia na kanale Morning Okada znajduje się od 4 miesięcy, od 30 kwietnia tego roku. Nie wiem, może Nick zostawił na niego pułapkę czy coś i zaraz, dwa dni po jego filmie, zaszarżował z materiałem, gdzie odsłonił wszystkie karty, naśmiewając się z ludzi takich jak Sunny V2, mówiąc, że zawsze był dwa kroki przed nimi. To jest absolutny mindfuck i niesamowita sytuacja. Jestem ciekaw, w jakim kierunku teraz pójdzie kanał Nika. Patrząc na to, jakie wyświetlania zrobił jego najnowszy film, myślę, że ludzie będą nim trochę bardziej zainteresowani i przez pewien czas zostaną przy nim, ale nie jestem pewien, czy jego dalsza twórczość bez tego elementu szoku ma jeszcze rację bytu. Na zasadzie oczywiście ludzie będą to oglądać, ale zdaje się, że w dużo mniejszym gronie. Nie chciałbym, żeby tutaj Nick wyrolował mnie na bycie dwóch kroków przede mną, ale zdaje się, że w ten sposób oczywiście będzie to lepsze dla niego, ale obstawiam, że za rok czy za dwa Nick stanie się trochę bardziej zapomniany, gdyż no większość ludzi głównie oglądała go dla szoku, mam wrażenie. I niestety zdaje się, że internet jest trochę skonstruowany w taki sposób, że duża część publiki bardziej ciągnie do szokujących czy złych rzeczy, które mogą w jakiś sposób, nie wiem, zadziwić ich, zszokować, a niekoniecznie do dobrych rzeczy. Na zasadzie chudy gościu, który kiedyś był bardzo otyły, który je sobie jedzenie na filmach, nie będzie chyba generował aż takich wyświetleń jak bardziej otyły gościu, który niszczy swoje ciało jedzeniem na filmach i robi masę innych szokujących rzeczy. Niemniej uważam, że jest to absolutnie słuszny wybór, jego zdrowie jest dużo ważniejsze od wyświetleń czy pieniędzy, zresztą i tak na stracie tego zdrowia uważam, że zarobił wystarczająco. Patrząc na to, że wygenerował 1,5 miliarda wyświetleń, na pewno nie jest tam źle. Nawet patrząc na to, że na filmie Bai narzekał, że nie ma już pieniędzy, zdaje się, że to była po prostu część jego roli i swego rodzaju prowokacja dla właśnie takich osób jak Sunny V2, żeby nagrały na niego materiał. Co zresztą się stało, ten odpowiedział w taki sposób, burząc narrację wszystkich. Dajcie mi znać w komentarzach na dole, co wy o tym sądzicie, jakie jest wasze zdanie w tej kwestii. Ja wczoraj byłem absolutnie zszokowany, kiedy zobaczyłem ten materiał. Nie wiem, po mojej głowie chodziły jakieś różne irracjonalne teorie, ale bardzo dobrze, że tak się to skończyło. Miejmy nadzieję, że Nick wyszedł faktycznie na prostą, już nie wróci do swojego poprzedniego stanu i przede wszystkim nie będzie ładował tyle chorych filmów na YouTube'a co wcześniej. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach na dole, co wy o tym sądzicie, jakie jest wasze zdanie w tej kwestii, bo jestem mega ciekaw waszych opinii w tej kwestii. Od wczoraj walicie do mnie wiadomościami z każdej strony. Mondar, opowiedz, nagraj o Nick Okada, Avocado, wyszły nowe szokujące rzeczy, więc naprawdę czekam na to, co powiecie mi, co wy o tym sądzicie, a my ten czas jesteśmy wkrótce. Trzymajcie się, siemano, miłego dzionka wszystkim, cześć.